Szanowni Państwo, od 15 marca pełniliśmy ostry dyżur, nie zostawiając na ani jeden dzień pacjentów bez pomocy. Teraz, po bardzo intensywnych przygotowaniach, wracamy do pracy w klinice Primadent w pełnym wymiarze godzin. Chcę Państwu teraz przybliżyć przebieg wizyty w Primadent. Cały proces rozpoczyna się już w momencie kontaktu telefonicznego, gdzie podczas rozmowy rejestratorki medyczne przeprowadzają z pacjentem szczegółowy wywiad oraz wstępnie informują pacjenta o nowych procedurach. Wywiad medyczny pozwala od razu na skuteczne odłożenie wizyty pacjenta na przyszłość w sytuacji, kiedy stanowi on potencjalne zagrożenie, czyli ma objawy chorobowe lub był potencjalnie narażony na kontakt z wirusem. A tak wygląda proces krok po kroku. Pacjent kierowany oznaczeniami podchodzi do drzwi i oczekuje na ich otwarcie. Koordynator otwiera drzwi pacjentowi, który wchodzi do środka. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Pacjent od razu zakłada maseczkę ochronną na twarz lub korzysta ze swojej własnej. W tej chwili zmierzę panu temperaturę. Ręce pacjenta zostają poddane dokładnej dezynfekcji. Proszę wyciągnąć ręce. Zdezynfekujemy. Koordynator instruuje i pokazuje, w jaki sposób należy wykonywać ruchy dłońmi, żeby dezynfekcja była prawidłowa. Teraz pacjent zakłada okulary ochronne i jest gotowy do przejścia przez komorę dezynfekcyjną, która dezynfekuje odzież. Koordynator pokazuje i tłumaczy, na czym będzie polegała tak zwana fumigacja, czyli zamgławianie. To proces, który pozwoli wyeliminować wszystkie drobne ustroje znajdujące się na ubraniu. Teraz nałożę panu fartuch ochronny. Ręce proszę wyciągnąć przed siebie. Proszę spuścić ręce. Osoba z personelu pomaga zakładać fartuch i czepek ochronny na włosy oraz jednorazowe rękawiczki. Rękawiczki ochronne. I zapraszam na poczekanie. Teraz pacjent jest już przygotowany, aby wypełnić niezbędne dokumenty i udać się w bezpieczne miejsce, gdzie będzie oczekiwał na przyjęcie przez lekarza. Po pewnym czasie lekarz podchodzi do pacjenta i zaprasza go do zdezynfekowanego i wywietrzonego gabinetu, prosząc, aby pacjent po drodze niczego nie dotykał. W gabinecie lekarz wraz z asystentką stomatologiczną ubierają sterylne fartuchy jednorazowego użytku i rozpoczynają właściwe leczenie. Wszystko odbywa się w podwyższonym reżimie higienicznym przy użyciu sterylnych narzędzi, co oznacza, że pacjenci czują się u nas komfortowo i bezpiecznie. Sytuacja jest dla nas wszystkich wyjątkowa i wymagająca dodatkowych działań, a czasami poświęceń jednocześnie. Jesteśmy przekonani, że to, co robimy, jest dobre dla Państwa i naszego personelu. Pozdrawiam Państwa w imieniu całego zespołu Primadent i do zobaczenia w naszej klinice.